Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejny tydzień Wielkiego Postu. Dzisiaj chcemy zadać sobie pytanie, czym dla Ciebie jest Eucharystia? Posłuchajmy tych, którzy dzielą się razem z nami swoją wiarą. To źródło życia i coś, co daje mi siły na każdy dzień. Przywilejem. Przywilejem takim doświadczeniem tego, że Pan Bóg chce zamieszkać we mnie, że mnie wybrał sobie na mieszkanie, ale też myślę, że jest wciąż takim niedocenionym darem, tylko że mogę się z Nim spotkać. On zaprasza mnie na ucztę, On otwiera przede mną niebo. To spotkanie się dwóch miłości, Jezusa i mnie, to za każdym razem dziękczynienie za Jego dobro, które mnie obdarza. Myślę, że dopiero po śmierci zobaczę, czym jest Eucharystia, bo na razie zachwycam się tym, że Bóg rozdaje siebie na kawałki, że to jest, Apokalipsa mówi, że to jest baranek jakby zabity, to znaczy, że On jakby cały czas rozdaje swoje ciało, a jednocześnie rozdaje to ciało i krew i żyje. Ucztą, chwilą, kiedy mogę odpocząć, kiedy mogę posiedzieć chwilę przy Jezusie, nabrać sił. Do wczesnej pierwszej komunii, najmłodszy syn się przygotowuje. I Bogu dzięki, jest to katecheza, na której rodzice również, czy jeden rodzic obowiązkowo ma być. I dla mnie to jest taki czas na nowo poznawania tych takich wchodzenia jakby w to, czym jest Eucharystia, kim jest ten Jezus Chrystus w tym wszystkim, jak to jest. To jest piękne oczami takich małych dzieci, bo one mają wiarę, one nie kalkulują, nie kombinują, po prostu wierzą, jest On. Pan Jezus albo Go nie ma. Jest. Spotkaniem, najważniejszą godziną dnia, powrotem do wieczernika, powtarzaniem Jego słów i Jego gestów. A czym dla Ciebie jest Eucharystia? Jakie miejsce ten sakrament zajmuje w Twoim miejscu? Pomyśl nad tym, czy kochasz Eucharystię, czy znajdujesz czas, żeby spotykać się z Jezusem. Podziel się z nami swoim odkrywaniem Eucharystii. A może dzisiaj jest dobry czas, by wieczorem wybrać się na Eucharystię, spotkać się z Chrystusem w Jego Słowie i w Jego ciele. Dobrego dnia. Niech Jezus Cię prowadzi. Do usłyszenia.